Drodzy przyjaciele, zwyczajem dwóch ostatnich lat w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie w Gdańsku, przedświąteczne dni grudnia, chcemy z Tomkiem zachęcić Was do chwili zastanowienia się nad wyjątkowością tego, kogo narodziny będziemy wkrótce wspominać i świętować. Musi tu chodzić o kogoś absolutnie niezwykłego, skoro cały świat, świadomie bądź nie, ale rozpoczął już przygotowania. Z Biblii wiemy, że zanim doszło do narodzin Jezusa Chrystusa, Bóg wysłał do żyjącej w Nazarecie młodziutkiej Marii specjalnego anioła, aby przygotować dla niego ziemską matkę. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że tenże anioł powiedział do niej: Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Narodziny każdego człowieka zawsze są wydarzeniem godnym odnotowania i wspominania. A co dopiero mówić o narodzinach syna kogoś, kto w całym kraju i środowisku zajmuje najwyższą pozycję? Fakt narodzin tak znaczącej osoby na zawsze wpisuje się w kalendarze wszystkich ludzi. W całej historii ludzkości nie można mówić o kimś większym i ważniejszym niż Jezus. Słowo Boże mówi: Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Jezus jest Synem Najwyższego, a więc jest Bogiem. Ożywiamy się na myśl, że znamy Go osobiście. Biblia mówi: Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny. I przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały, was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Jakże można nie uczcić narodzin kogoś takiego? Jutro powiemy trochę o wyjątkowości jego pojawienia się na ziemi.